W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Dzisiejszą uroczystość Bożego Ciała jako wspólnota Kościoła z odwagą świadczymy o naszej wierze w obecność Jezusa pod postacią i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Syn swej męki, daj nam taką czcią otarzać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Paszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi przodkowie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Kościele święty, chwal swojego Pana. Kościele święty, chwal swojego Pana. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. Kościele święty, chwal swojego Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą święci.
jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłało śpiewane pieśni eucharystyczne. Boże, to też fragment z filmu Biała Sukienka, gdzie kościelny w kółko powtarza słowa: ale będzie pięknie. To także swoisty element kulturowy i pobożnościowy. Ale co najważniejsze i zarazem najcenniejsze, to to, że ta uroczystość to nie tylko zewnętrzne czy wewnętrzne przeżycie, ale to czas, kiedy jest dla nas niezwykła szansa na to, aby spotkać Boga na drogach naszego życia. Bo jak śpiewamy z jednej pieśni, Bóg ukryty pod przymiotami chleba wychodzi nam naprzeciw, by zobaczyć nasze zagrody, nasze codzienne smutki i strapienia, radości i wesela, to jak się nam powodzi. I w tej chwili spotkania z Bogiem zostaje nam przedstawiona dzisiaj bardzo konkretna sytuacja życiowa, opisana na kartach Pisma Świętego. Sytuacja, w której Bóg nie zostawia człowieka samego, ale pozwala odkryć samego siebie przez małe wydarzenia w jego życiu. Pierwsze czytanie, przeczytane przed chwilą przez lektora, przynosi nam doświadczenie Izraela przebywającego na pustyni, wędrującego do ziemi obiecanej. Tę wędrówkę bardzo często wpisujemy i nas samych, udręczonych codziennością, przytłoczonych ogromem problemów, szukających lekarstwa na braki, niedociągnięcia, kompleksy. Szukamy oparcia, pomocy, podobnie jak Mojżesz Izraelitom, tak i dzisiaj nam Bóg pokazuje samego siebie, mannę z nieba, której staje się uczestnikiem tych wszystkich naszych codziennych spraw. Nie chcę zostawić was samych, opuszczonych w sytuacjach bez wyjścia i rozwiązania, ale chcę nam powiedzieć: w tym małym okruchu chleba jestem i czekam na ciebie. To właśnie skromność Eucharystii porusza nas i dotyka najmocniej. Nieraz oczekiwalibyśmy od Pana Boga czegoś wielkiego, drogocennego, jakiegoś znaku, a Bóg wybiera małość, wybiera uniżenie, że ta kruchość Pana Boga zaskakuje nas i sprawia, że przestajemy widzieć Go ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Często zapominamy o Jego obecności. Zanika nam cześć i szacunek do Chrystusa Eucharystycznego. Mniej klęczymy, mniej adorujemy. Konsekwencją tego zauważył kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, gdy pisał: kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać. A wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Drugie czytanie, czytane przez lektora, to wprowadzenie świętego pawszych serc. Poboimy się, że zaprosi nas do tego, aby z nim uczestniczyć w ofierze. A potrzeba tylko niekiedy powtórzyć pokornie za setnikiem: Panie, nie jestem godzien. Ewangelia, mowa eucharystyczna Pana Jezusa
najpiękniejszy fragment zapowiadający ustanowienie sakramentu Eucharystii. Zarazem też fragment ten przynosi nam swoje zaproszenie skierowane do nas przez Jezusa. Spożywaj moje ciało, ciało i pij moją krew, a będziesz miał życie w sobie. Będziesz miał zbawienie. To sformułowanie skierowane najpierw do Żydów nie do końca wydaje nam się być przez nich zrozumiałe. Dla nas dzisiaj jest bardzo jednoznaczne i stanowcze. Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy chcieli mieć Go w naszej codzienności, aby zarazem z Nim odkrywać prawdę o nas samych, naszym życiu, w pokorze milczenia, przed Nim, także w postawie adoracji. Za moment wyjdziemy uroczyście z Jezusem na ulice naszych miast i wiosek w procesji do czterech ołtarzy. Będziemy chcieli zaprosić Go, aby przyjrzał się temu, jak i gdzie żyjemy, mieszkamy i pracujemy. A potem Najświętszy Sakrament schowamy znowu do tabernakulum. Odłożymy na bok chorągwie, feletrony, rozbierzemy ołtarze, płatki kwiatów rozwieje wiatr. Uroczystość dobiegnie końca, a my wrócimy do naszej szarej, zwyczajnej codzienności. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Chryste, chlebie życia, nakarm swoim słowem i ciałem wszystkich głodnych i spragnionych członków Kościoła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, chlebie życia, obdarz łaską wiary w Twoją obecność w Kościele wszystkich wątpiących, poszukujących i niewierzących. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, chlebie życia, zjednocz skłóconych i zwaśnionych małżonków, rodziny, sąsiadów i znajomych. Mą troskę za Tobą obecnym w Najświętszym Sakramencie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, tylko Ty dajesz nam prawdziwy chleb, siebie samego. Wysłuchaj naszych modlitw i bądź dla nas siłą oraz mocą w trudach i zmaganiach na drodze do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panie, Ty nam dajesz ciało swe i się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, górę serca, znosi
dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia, chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mę... Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nas.
oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nasz za święty winny szczep dawny. To jest poniedziałek, czerwca, koszt dorosłej osoby 150 zł, dzieci 140, koszt autokarowy to jest 51 zł, musimy i już ustawiamy procesję na polu. Idziemy w stronę szkoły, tam w szkole zakręcamy. Bardzo proszę, żeby zostawić lewą stronę jezdni wolnej. Ze względu na bezpieczeństwo, jeżeli by coś miało jechać, więc zajmujemy tylko połowę jezdni i chodnik, który będzie nam służył. Natomiast uważamy na siebie, żeby coś się nie stało. I bardzo bym prosił dwa szpalery, rodzice, którzy idą z dziećmi, tak równiutko, żeby się podzielić mniej więcej, prawa, lewa strona. Idziemy spokojnie, uczestnicząc w procesji eucharystycznej. A więc po feletronach idą, chorągwie. Później po chorągwiach idą dzieci, te mniejsze z mamusiami i chłopcy z dzwoneczkami, mogą tam się trochę wymieszać. Natomiast przed samym baldachimem bardzo proszę, tu dziewczęta idą z klasy czwartej i trzeciej, bo są tu pięknie ubrane. No i te starsze dziewczynki wyższe mogą tutaj iść, żeby
żeby też tutaj koło baldachimu, kiedy będziemy przestawiać pewne rzeczy, żeby tam nie było ruchu małych dzieci. Myślę, że wszystko zrozumiałe, bo po polsku się mówi. Więc bardzo proszę, a chłopcy z czwartej klasy czy z trzeciej z dzwoneczkami idą przed dziewczynkami, swoimi koleżankami, a więc w takiej kolejności. Formujemy procesję eucharystyczną. Jeżeli ktoś jest słabszy, może zostać w kościele, przypilnować kościoła. Kogoś nogi bolą, noga boli, bok boli, kręgosłup boli, to tak proszę sobie, można w kościele sobie tutaj też odmawiać różaniec, czy nucić sobie eucharystyczne pieśni. Młodzi nie, tylko starsi.